Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku temat, który ostatnio, między innymi przez powtarzalność fake newsów krążących w przestrzeni publicznej, stał się popularny. Czynniki chłodnicze w pompach ciepła, a właściwie czynniki termodynamiczne będzie poprawniej, bo w pompach ciepła nie tylko o chłodzenie chodzi, co możliwe, ale przede wszystkim chodzi o ogrzewanie. Zaczynamy ABC. Czym jest czynnik chłodniczy? Jaką ma rolę? W pompach ciepła czynnik odpowiada za wymianę ciepła między dolnym a górnym źródłem. W pompach powietrze, woda, jak sama nazwa wskazuje. Dolne źródło to powietrze, górne instalacja CO i CWU. Czynnik dzięki swoim właściwościom jest nośnikiem energii cieplnej. Czynniki dzielimy na syntetyczne i naturalne. W związku z rodowodem naszego kanału, który rozjaśnia absolutne podstawy, powiemy zatem o dwóch najbardziej popularnych syntetykach, czyli R410A i R32 oraz czynniku naturalnym R290. Zadacie Państwo pytanie, skoro tych czynników jest kilka, mówimy tylko o trzech, a jest ich dużo więcej, było ich dużo więcej, to albo istotnie różnią się właściwościami, albo zmieniają się wymagania dopuszczające je na rynek. Bardziej to drugie. Wskaźnikiem, który decyduje o ekologiczności czynnika, jest tak zwany Global Warming Potential, w skrócie GWP, czyli po prostu potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. Dlatego właśnie czynnik, który wielu z nas pamięta, R22, został wycofany ostatecznie chyba w 2015, ale już w 2005 się to zaczęło, z urządzeń chłodniczo-grzewczych. Ale uwaga, tutaj rozwiejemy pierwszy fake news związany z tym, że jeśli macie Państwo pompę z czynnikiem R410A, to w cudzysłowie Unia zabroni Wam tej pompy używać. Proszę Państwa, uchwała, która będzie wykluczać czynniki o GWP wyższym niż 750, a rzeczywiście należy do nich czynnik R410A, obliguje nas, producentów, do niestosowania go od 2025 roku. Wasze urządzenia z tym czynnikiem będą nadal serwisowane i pozostaną na rynku do swojej technicznej śmierci, jeśli można tak powiedzieć. Lex retro non agit. Prawo nie działa wstecz. Więc możecie spać spokojnie. No i wracamy do brzegu. Już w sumie zaczęliśmy. Pierwszy czynnik, syntetyk R410A, ten wycofywany, niepalny, niewybuchowy, z ponad 30-letnią historią. Bardzo znany. Jeśli jesteście już Państwo posiadaczami pompy, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to on zapewnia wymianę ciepła w Waszych urządzeniach. Minus, a przynajmniej minus według unijnych urzędników, wysoki wskaźnik GWP. Kiedy zastępowano nim czynnik wspomniany R22, R410A był ekologiczną alternatywą. Ale wszystko idzie do przodu. Wymysły urzędników także. Pierwszą bzdurę już rozjaśniliśmy w poprzednim akapicie. Nikt Państwu nie zabroni eksploatacji i serwisu urządzeń z tym czynnikiem. Ponadto, dla mnie przynajmniej, niejasny jest zapis, że od 1 stycznia kolejnego roku zabrania się wprowadzania do obrotu pojedynczych dzielonych układów klimatyzacyjnych zawierających mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 750 lub większym, lub których działanie jest od nich zależne. Pompa ciepła jest także w pobocznym stopniu urządzeniem klimatyzacyjnym, jednak bez względu na wszystko, dla Państwa nic to nie zmienia. To jest nasz problem, producentów, i my musimy zajmować sobie tym głowę. Czyli krótko, kto ma R410A, będzie miał to urządzenie serwisowane, napełniane dalej tym czynnikiem. Lecimy dalej. Czynnik syntetyczny R32, przepraszam. Ciekawostka, w połowie jest składową czynnika R410A, a jego GWP wynosi 675, więc spełnia aktualne normy i, jak się domyślamy, normy na kolejne lata. Pracuje na podobnym jak R410 ciśnieniu roboczym. Jego plusem w stosunku do 410 jest fakt, że można stosować go mniej, nawet do 30%. Wzrasta zatem wydajność instalacji. Możemy wykonać krótsze rurociągi, mniejszy cały jest układ. Nasze urządzenia typu Split pracują właśnie na tym czynniku, czyli Sola jest na R32. Czy jest on rozwiązaniem na lata? No tego nie wiemy. Doświadczenie każe myśleć, że pewnie nie. Tym bardziej, że technologia chłodnicza, grzewcza doszła już w sumie do perfekcji. Mamy w pełni naturalne czynniki o zerowym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. I także je stosujemy w naszych monoblokach. No właśnie, R290, czyli propan. Ma lepsze właściwości termiczne niż wyżej wymienione. Jest naturalny, przyjazny dla środowiska, nietoksyczny. Same plusy. Minusem, a przynajmniej minusem, którego obawiają się użytkownicy, jest jego wysoka palność. Ale i ten mit pragniemy rozwiać. Nie ten dotyczący palności, bo palny istotnie jest, tylko ryzyka zapłonu, wybuchu obok Waszego domu. Po pierwsze, czynnik ten stosowany jest tylko w jednostkach typu monoblok, czyli
dla początkujących pompach, które w całości mieszczą się na zewnątrz. Występuje zatem naturalna wentylacja. Urządzenie jest na powietrzu. Inżynieryjna wentylacja. Nasze zabezpieczenia producenckie, stosowanie komponentów, które zapobiegają tak zwanej atmosferze wybuchowej. I trzecia rzecz. Musiałby zdarzyć się w sumie nieprawdopodobny dodatkowy zbieg okoliczności, polegający na jednoczesnej nieszczelności układu skutkującej wydostawaniem się, przepraszam, propanu i jednoczesnym źródłem zapłonu w tej samej przestrzeni. Dlatego także istnieją zalecenia dotyczące montażu pomp ciepła typu monoblok, odpowiednia odległość od okien, skrzynek z prądem itd. Ale to już jest temat na zupełnie inną historię. Na dziś tyle. Podsumowanie. R32 w splitach stosujemy, R290 w monoblokach. Jeśli chodzi o R32, coś na pewno z czasem może się zmienić, bo jednak ten wskaźnik GWP jakiś występuje. To, że on na razie jest legalny, to nie znaczy, że za chwilę nie będzie, ale Państwo ci, którzy używacie starszych czynników w swoich urządzeniach i instalowaliście w momencie, kiedy to wszystko było zgodne z prawem, absolutnie nie musicie się martwić. Wszystko prosto wyjaśniliśmy, bo zgodnie z ideą Akademii rozjaśniamy absolutne podstawy. Mamy nadzieję, że udało się Państwu przekazać te właśnie podstawy. Jeśli chcecie mocniej zagłębić się w temat, jest bardzo wiele materiałów na YouTubie, które zarówno pod względem urzędniczym, ale przede wszystkim chemicznym i fizycznym rozwijają zagadnienie czynników termodynamicznych i techniki grzewczej w ogóle. Dzięki serdeczne, tyle na dziś. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.